rozstaje. Tutaj mamy pierwszy prawdziwy wybór drogi. Tutaj najlepiej wybrać ścieżkę lewą. Gdyż idąc prawą stroną, wyjdziemy na wprost trójki. To, jak już powiedziałem, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj natomiast czeka nas bodajże trzech czy tam czterech dronów. Oj, przyklej się. Oj. Z przejęcia źle przeładowałem. Na poziomie normalnym jeden magazynek, jedno wychylenie się wystarczy, żeby rozwalić drona. Też zdają oni takie małe obrażenia. Cóż, tutaj na Insane już tak łatwo nie jest. Postaramy się podejść. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Coś tam chyba jeszcze czeka na nas. Jakiś dron, coś. Nie, tu już nikogo nie ma. Sprawdzamy tutaj i tu mamy trójkę. No, wystarczy zajść od tyłu i... Oj! I mamy koniec walki. Teraz czeka nas po raz kolejny. Chociaż może nie po raz kolejny, ale pierwsza trudna walka, której tak łatwo nie będziemy mogli rozwiązać. Przesiadamy się na drugi karabin. Zanim to uzupełniamy amunicję. Kolejna trójka. Sprintem ciśniemy. Tutaj. Teraz główną trudnością jest właśnie obserwator, który siedzi tam. Na niższych poziomach trudności można próbować podejść do niego przez te drzwi i go pokroić. Na Insane to odradzam, bo raczej się to nie uda. Jako że wychyla on zaledwie głowę, to strzelający seriami karabin szarańczy do walki z nim nadaje się najlepiej. Czy jest bardziej celny, jak widać nasi towarzysze obrywają w sposób znaczący. Co, on już nie żyje? Dobra, spróbujemy tutaj. Jak widać trójka daje niezłego czadu. Trójkę trzeba oflankować niestety. Co ważniejsze, nasi kompanii nie umierają. Czyli mogą sobie leżeć tam nawet do jutra. Czyli teraz przechodzimy do flankowania trójki. Mamy dwa granaty, to lepiej nie. Charakterystyczny dźwięk oznajmiający, że mamy się chować. Gdzie jesteś? Obyś tylko nie chciał mi tutaj przychodzić. Nie. No gdzie jesteś? Widzę cię. Oj, tutaj nie działa za dobrze strzelanie na ślepo. No gdzie ty, dronie, jesteś? W sumie... O, granaty, super. No się wredny schował tak w gówniany sposób, dlatego spróbujemy spieprzyć mu. W sumie, kiedy pozostaje nam jeden dron do rozwalenia, to należy się przenieść właśnie w to miejsce z powrotem. Gdyż pojawia się tu tunel szarańczy. Chyba źle rzuciłem granat. Nie, dobrze. Teraz nie spieszymy się do przodu, gdyż czeka nas tam niespodzianka w postaci szarańczaka. Hmm.
No jeśli będziemy z przodu, to zostaniemy raz, dwa przez niego pokrojeni. Lepiej dać naszym kompanom z nim powalczyć. I spokój. Co tu masz? Amunicję, dobra. Ciśniemy dalej, to chyba będzie już 5 rozdział.